Anna Stelmaszczyk zgłosiła się do randkowego show Rolnik szuka żony, by poznać partnera, z którym mogłaby stworzyć udany związek. Czas pokazał, że jej znajomość z rolnikiem zakończyła się rozstaniem. Na szczęście, miłość przyszła po programie. Dowody? Ania pochwaliła się romantycznymi zdjęciami z ukochanym na Instagramie. Przypomnijmy, Annę Stelmaszczyk widzowie poznali 5 lat temu. W 2019 roku zgłosiła się do 6. edycji Rolnika, wysyłając list do Jakuba. Rolnik w odpowiedzi zaprosił ją na randkę, a potem postanowił bliżej poznać. Wspólny czas spędzony na gospodarstwie zbliżył uczestników i zostali parą. Wiele osób im kibicowało i miało nadzieję na happy end. Jednak czas zweryfikował tę znajomość. Niedługo po zakończeniu programu Kuba i Ania poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych o rozstaniu. Miłość przyszła po programie. Ania Stelmaszczyk dzieli się swoim szczęściem, od zakończenia programu minęło już kilka lat. Tymczasem Ania odnalazła szczęście i miłość. Stelmaszczyk pochwaliła się zdjęciami z ukochanym. Uczestniczka 6. edycji programu Rolnik szuka żony pokazała kadry z wesela. Na tę okazję wybrała dopasowaną, długą i czarną suknię. Stylizację uzupełniły sandałki na szpilce z efektownym zdobieniem. Kreacja podkreśliła jej sylwetkę. Uczestniczka Rolnika zakochana pokazała zdjęcia z wesela, na instagramowym stories zamieściła 3 ujęcia. Na pierwszym pokazała kadr, na którym widać zastawiony stół z winietkami. Możemy zobaczyć, że na nich nieformalne opisy miejsc dla gości, Ania, Pańcia i Sylwek. Na drugim pozuje wtulona w partnera. Ukochany obejmuje ją z czułością, a twarzach zakochanych widnieją szczere uśmiechy. A na trzecim jest bardzo romantycznie. Fotograf uchwycił całującą się parę. Romantyczny pocałunek może wskazywać na to, że uczucie kwitnie. Kim jest partner Ani z programu Rolnik szuka żony? Kilka miesięcy temu Stelmaszczyk pochwaliła się nagraniem, w którym wyznała, że znalazła swojego księcia. Na filmie można było zobaczyć czułe kadry z nią i Sylwestrem w rolach głównych. W podsumowaniu 2023 roku również pokazała ujęcia z partnerem. Wówczas jej fani dopytywali o pierścionek zaręczynowy i gratulowali odnalezienia miłości, o której marzyła. Czy ja dobrze widzę, pierścionek zaręczynowy? Jeśli tak, to bardzo się cieszę, że znalazłaś szczęście, uśmiechnięta buźka, napisała jedna z internautek, a kobieta odpowiedziała krótko: dziękuję bardzo.